W ogóle to chyba nie jest dobry dzień dla Tomków, wiesz? Dzień dobry. Gdyż ja też nie przepadam za lataniem samolotami i zawsze jak lecę samolotem, to staram się mieć ze sobą też jakiś proszek na uspokojenie albo coś, co pomoże mi w tych trudach lotu. Także Może właśnie on wziął, tylko że... Podobno nie proszek. Za dużo. I mówił, że... Generalnie, chuja możecie mi zrobić, zaraz was rozpierdolę. Adamek samolot, jak wpiszę, to bo chcę zacytować dosłownie, bo może powiedziałem inne słowa. Okazało się, że nie będzie mógł lecieć, gdyż obsługa uznała, że jest pod wpływem alkoholu i został wyproszony. Nic złego nie zrobiłem, mówi Tomek. No. Okej. Okay. A gdzie jest prawda? A pamiętasz tego gościa, co spóźnił się na samolot do Krakowa czy tam do Katowic i strasznie wyzywał, tam padały w ogóle kurwa z takie słowa jak... To było w Wiedniu. Wstyd to było nam, że znamy ten język wtedy. Tak, aczkolwiek miło się tego słuchało. Excuse me, bo ci zaraz wyjebię. Za 10 groszy chyba mam pozdrowić Tomasza Lisa? Nie. Za 50 groszy. Nie, ale mogę przypomnieć pewną anegdotę. Aha. Jadłem na tej samej stołówce, gdzie wspomniany przez ciebie oddychałeś mężczyzna. Tym samym powietrzem. Jak upadł mu widelec, to 3 osoby z kolejki rzuciły się, żeby podnieść. A to pamiętam, no tak. I mnie tam nie było w tej trójce. Pod kancelarią notarialną zebrała się rodzina Rybarczyków, która czeka na odczytanie testamentu po zmarłym nagle ojcu Henryku. Rosochata, Wilanów. Mhm, znam. Kamil, ty chyba żartujesz, że ja pozwolę sprzedać twoje udziały Francuzom. Kamil. Jakim Francuzom? Ziemia na grobie ojca jeszcze nie osiadła, a wy tylko o pieniądze? O, jaka żabka. Nie, bo mam chore serce. Mnie też chcecie do grobu wpędzić? Czyli nie ma, ojciec umarł. Szukam kancelarii notarialnej pana Mariusza Kotlarskiego. Wie pani może gdzie jest? Tu jest hostel taki dla biedaków. Wypad. Od razu wiedziałam, że młoda, atrakcyjna i obca kobieta na odczytaniu testamentu nie wróży nic dobrego. Marta. Dwa nazwiska, czyli wiesz, na pieniądze harda. 40 lat. Jak ty wywnioskowałeś coś takiego? No, że już nie jednego męża miała. Z jednego męża jedno nazwisko, z drugiego drugie. Dom przy ulicy Wilanowskiej 31 o wartości 1,5 miliona złotych zapisuje mojej żonie Janinie Rybarczyk i dzieciom Marcie Rybarczyk i Kamilowi Rybarczykowi. Okay. Kamil, Marta i matka, dom 1,5 bańki. Resztę majątku, a więc moje udziały w spółce Rybartek spółka z o.o., wyceniane obecnie na 3,5 miliona złotych, ruchomości wyceniane na 2 miliony 200 tysięcy złotych oraz inne nieruchomości wyceniane na 1,5 miliona złotych, a także akcje spółek skarbu warte 550 tysięcy złotych oraz oszczędności zapisuje Paulinie Liboń. Jezus Maria. Żaba ma zawał. Ja naprawdę tego nie rozumiem. Przepraszam, muszę się przewietrzyć. Ale jak to? Musi się pani przewietrzyć? Kim pani jest do cholery? Czyli ona... Ja wiem, kim córką ona była. Jest. Nie, ona była jego poduszką w łóżku. Na niej leżał, po prostu na kołderce. Młodą dupę miał. To jest... Zakochał się. Zakochał się w młodej blondynie, w miniówce, tak. Wysokiej, ładnej, piwne oczy. Ale zauważyłeś, że ona ma coś na twarzy? Taki... Psią twarz ma. Kurwa, to było niemiłe. Nie, no nie ma. Dobra. Przepraszam. No. Po prostu zakochał córką, się. Córką była. Strzelam. Marta pojechała do swojego męża Janusza, który pracuje w firmie farmaceutycznej jej zmarłego ojca. Dobra, kim jest ta kobieta? Ta? Córką. Nie, ale ta Paulina, ona była... Też córką. Lubieżnicą. Była po prostu... Lubieżnicą. To była jego kochanka. No. Przepraszam, jakby ktoś... Zgubił, kurczę, słownik XIX wieku, to mago wąs. Lubieżnica, czyli taka po prostu lubieżna suka, no. Kurwa. Ty, aż spadło diablo. W czasie przerwy Marta rozmawia z przyjaciółkami z firmy, Sylwią i Dominiką. Kobieta podejrzewa, że ojciec mógł mieć romans. Musisz zatrudnić detektywa. O! A ta pani co robi tutaj? Ale ładny komplet masz. To jest spec najlepszy w mieście, wierz mi. On nie boi się brudnej roboty. Fajnie dopasowana szminka do tej garsonki. Marta liczy, że przeszukując biuro zmarłego ojca, znajdzie dowody na jego związek z młodszą kochanką. Taś, ty w ogóle, przylepiec w ogóle miał. Się nie bawił. Miał trochę markerów, przylepiec i kalendarzyk. O. Ciekawe, czy zmienił szyfr. No tak. 4 jedynki. Nie, no 123 pisał. Nie wierzę, zobacz. To ona. Ta, Stefańska. No, ale to jest ta sama co tamta? Tak, ta sama, no. Tylko wiesz, foto przyjechał. I co ona tam pisze? Jest napisane.
Henryku, nasze ostatnie spotkanie było wspaniałe, jednak naszym rozstaniom zawsze towarzyszy smutek. Czuję go zawsze, kiedy wychodzisz. Kiedy wchodzisz, to mniej. To za. Ale przynajmniej wiemy, że ojciec i Paulina mieli romans. Zobacz, list jest podpisany P. Co za perwersyjny stary dziad. Marta, ty nie czekaj, ty dzwoń do tego detektywa. Ty weź dzwoń na policję, proste, na milicję. Tak, na straż miejską, na straż pożarną. Nawet do weterynarza jeszcze. I do ZUS-u dzwoń przede wszystkim, dziewczyno. Do KRUS-u chyba. Do KRUS-u, do ZUS-u, do KRUS-u. Jeszcze tego samego dnia Marta umówiła się z prywatnym detektywem, Dariuszem, i pokazała mu listy oraz zdjęcia Pauliny. Panie Dariuszu, pieniądze nie grają roli. Musimy obalić ten testament. Darek, jak się ubrał, jak jaki detektyw. Pokaż, jakie masz włosy, chamie. Czy pani wie coś więcej o tej kobiecie? Podejrzewam, że musiała pracować razem z ojcem. Tam się poznali, mieli romans. Znam jej imię, nazwisko, no i te listy, charakter pisma. I ładne pismo ma. Powstaną jakieś komplikacje, to ja oczywiście dopłacę. To pan ją zabije. Miałaś rację. Paulina bywała w firmie. Jakiś czas temu współpracowała z ojcem przy linii suplementów z ramienia jego klienta. Wiedziałam. Widmie. To jest widmo, czyli zjawa inaczej. Widmo to jest taka funkcja w Mass Effectie, wiesz? Mhm. Żołnierz widmo. Panie Dariuszu? Mhm. Mamy numer telefonu do tej kobiety. Nie, no to po co płacić, jak już sama zagadka już jest rozwiązana. Zwalniam cię. Pani z nią porozmawia, a ja będę ją obserwował. Musimy się o niej dowiedzieć jak najwięcej. Wszystkiego. Nawet gdzie ma tego, pypcia, czy ma pypcia na języku i tak. Czy ma pieprzyk między... Ładna dziewczyna. Ta. Ja bym jeszcze sprawdził jeden trop. Czy mają razem dzieci? Ale nadal wydaje mi się, że to jego córka. Nie. Nie, wydaje mi się, że nie. Dlaczego? Dlaczego dziewczyna z Alabamy nie lubi uprawiać seksu w pozycji odwrócony kowboj? No. Bo nie możesz się odwracać od rodziny. Coś ciężkiego. Poczekaj, bo ten obserwuje. Chciałam z panią porozmawiać o ojcu. Na odczytaniu testamentu poniosło mnie. Przepraszam. A ładna dziewczyna, naprawdę efektowna. Tak, tylko wiesz co, nie podoba mi się ten mocny makijaż na oczy. Może mi to pani jakoś wyjaśnić, że wszystko właśnie przypisał pani? Ty no, z 5 milionów do przodu jest. Ja bym zapytał, who are you? Dla mnie i dla mojego brata firma to całe nasze życie. Kim jesteś? Dziewoję? Nie, no pieniądze to wezmę, firmę też. Mówi pani tylko o pieniądzach. A co z Henrykiem? Zapomniała pani o nim? Przena zaraz pokaże ciężowy brzuch i powie, ale we mnie jest Henryka on. Syn. Nie żal pani własnego ojca? No wziął i umarł, no dobra, pieniądze. Skąd pani je ma? Znalazłam je w biurze u ojca. I wie pani co? Przeczytałam je. Jedne pachniały perfumami, a drugie nie perfumami. Brzmi jak restem. Wychodzi z tego, że pani i ojciec byliście w dość, że tak powiem, bliskich stosunkach. Nic pani nie wie, proszę mi to oddać. Myślisz, że jesteś ładna i młoda, to uda ci się nas wycyskać z kasy? Czy uprawiasz seks w pozycji odwrócony kowboj? Nie chcę z panią rozmawiać. Proszę do mnie nie dzwonić. No ale dlaczego nie wiadomo teraz, kim ona jest cały czas? No? Widzę, że przez ojca to już nawet nie stać ciebie na ogrodnika. A czy możesz na przykład powiedzieć, kurwa, dzień dobry, a nie... Wynajęłam detektywa. I wiesz co? Mam pewne spekulacje. U jakiego optyka wzięłaś oprawki? A po co obcych ludzi mieszać w nasze sprawy? Ta. Jaka obca, jaka obca? Ta, to nie jest spała z nim w jednym łóżku. Widziałam ją dzisiaj. Napadła na mnie, zachowywała się jak wariatka. Ale kłamczucha. Ona ma jeszcze ślady po jego paznokciach na plecach. Może ta złodziejka podała coś ojcu. Od razu złodziejka. Może ona jeszcze nic nie ukradła. Może grali w podduszanie i on przegrał. Ty nawet nie wiesz, jak ona go bajerowała w tych swoich listach. Sub-Zero wins. Boże, mamo. W tej chwili pokaż mi te listy. Dobra. No pokazuj. Do puenty. Nie pluj. Pokaż kurwa mi te listy. Nie daję sobie z tym rady. Chciałabym, żebyś jej już powiedział o nas i żeby... Jest mi przykro, gdy wracasz do swojego domu, czuję, że jesteś tam z inną kobietą. No z żoną! Cholera. Nie daję
sobie z tym rady. Chciałabym, żebyś jej już powiedział o nas i żeby skończyło się te ciche, niedopowiedzenie. Nie wiem, jak ona zareaguje, ale musisz zaakceptować to, że już jej nie kochasz. Czyli Henryk jej już nie kocha. Nie, to na bank córka. Może mówiła. A może to jest w ogóle jakaś inna kochanka, która jest jego rówieśnicą. P. Zapytaj ją, kim jest P, a ona powie na przykład, nie wiem, Patrycja albo Pelagia. Albo Paweł. Albo Piotrek. Albo Piotrek. Och, nic ci nie jest. Mamo, widziałam, żeby ci ich nie pokazywać. Dzwoń po łapiduchy. Ty to... Stop! Dzwonię na pogotowie. Zadzwoń do doktora Miśkiewicza. Pani ja... Na krześle numer 2 obok stolika jest prawdopodobnie liść. Albo ptasi stolec, albo nie, ludzki. Nie, liść jest przecież. Albo to jest wymiot. Paninko, proszę mi pomóc, mama nagle zasłabła. Pani Janinka, czyli to jest tak zwany parobek. Mają parobka w domu. Bogacze mają parobka. Życie Polaków już nie jest takie samo. Niby minęło 30 lat, ale jak się zdenerwuje, to fatalnie się czuje. Ale co nas to interesuje, kurwa, no. Jak się zdenerwuje, to mam zdęcie, no. Cześć, mamo. Cześć. Wszystko dobrze? No tak, tylko mnie odeło, trochę odeło. Jakbym się nie dziwił, że ten brat z tą modą coś robią. Ty, też. Bo jest wolontariuszką w domu opieki. Przyszedł do niej SMS. Martwiłem się o mamę, ale jednocześnie nie mogłem przestać myśleć o spadku. Ty, a może ten Henryk w ogóle nie umarł, tylko tam jest w tej hospicjum. No możliwe. Ale byłaby historia. Czyli tam, a matce wkręcili, że on nie żyje. I a brata pochowali. Albo podstawili po prostu jakiegoś... Ukraińca. Chciałem powiedzieć bezdomnego. Z dwoma samochodami. Dziękuję, Paulinko. To była wspaniała partia szachów. Cała przyjemność po mojej stronie. Gdzie się pani wybiera? To zgłoś się, w przyszłym roku będzie... Wpadnij jutro, będziemy skręcać długopisy. Słuchaj, będzie Super Better Happy Team Blitz. Zapraszamy. Wpadaj. 2025. No nie wierzę. To znowu pani? Co pani tutaj robi? Proszę mnie wysłuchać. Słuchaj, śledzimy cię. Matka miała nowotwór. I teraz, w tej całej sytuacji, znowu może się rozchorować. Wasz ojciec nie mówił o niej najlepiej. Może ma to, na co zasłużyła. Ja pierdolę. Nie muszę z panią wcale rozmawiać. Żegnam. Stój, stop. Kurwa, stój. Chcesz nas tak po prostu okraść w biały dzień? Zostaw mnie, wariatko, albo wezwę policję, a twoje rozpieszczone dzieciaki sobie jakoś poradzą. Mimo, że jestem z domu dziecka, to co? Wyszłam na ludzi. No to teraz się dowiadujemy, że jesteś z domu dziecka? Z domu dziecka jest. Paulina Liboń z domu dziecka. Ta cała Paulina była w domu dziecka. No, ma duże znaczenie. O, dobra, płaczę. Czyli to jest coś, na co czekałem, no. Poczekaj, bo źle jest teraz. Dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego? Why? Halo? Czy chce pani założyć fotowoltaikę? Może mnie przedstawisz? To jest nasz informator. Przedstawiam ci, to jest Rafał, jesteśmy razem. Dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry. Kamil opowiadał mi o sprawie. Mówią na mnie szybki. Za to wiem, jak zginął wasz ojciec. Pracuję w prokuraturze. No podduszony został. I byłem akurat świadkiem sekcji zwłok waszego ojca. Jej wyniki oraz wyniki toksykologii zostały podmienione. Mówiły o tym, że wasz ojciec został otruty. Trutką na szczury. Niestety one zaginęły. Jak to kurwa nie, zaginęły? Nie, dolali mu kreta do herbaty. Ale ktoś w prokuraturze podmienił je na takie, które świadczą o tym, że wasz ojciec zmarł na atak serca. Sfingowali śmierć. O Boże! Możemy podważyć testament. Wiem, do kogo ona jest podobna. Do Izy Janachowskiej. To może jeszcze wszystko będzie można odkręcić. Przytul mnie! Kurwa, może jeszcze... Przytul mnie! Za godzinę przyniosę pani jeszcze witaminy. Dziękuję, panie Dresko. Ta go otruła, na bank. Mamy do ciebie jedno bardzo ważne pytanie. Tylko proszę cię, spróbuj sobie przypomnieć, dobrze? Kiedy miałaś ostatni okres? Jesteś ostatnią osobą, która widziała tatę przed śmiercią. O co ci chodzi, synku?
Ale skup się, proszę. O, dobra, podejrzewamy, że został otrut. Jak to? Spokojnie, mamo. Podobno w żołądku znaleziono 1,5 kg ziemi. Inaczej niż zwykle. Był agresywny, pocił się, mówił od rzeczy. No faktycznie pił nową herbatę. Zdrowy jak ryc. On nie rozmawiał ze mną od dłuższego czasu. Z kimś konferował przez telefon. Nie przypuszczałam, że ma kolejną kochankę. Jak to kolejną? Czyli miał dwie. Czyli miał wcześniej, czyli po prostu skakał. Wasz ojciec nie był święty. Był kurwiorzem, no, krótko mówiąc, no. Ruchocz. Jezu. Weź, no bo i znów kurwa zawał. Zabijcie kurwa. Wodą ją oblej. O, pan detektyw. O, pani Marta. Tak myślałem, że panią tutaj znajdę. Przecież to nie jest kurwa lekarz. Detektyw. O, pani Marta. Ale wie pan co, to chyba nie jest najlepszy moment. Mama bardzo źle się poczuła. Czekamy na lekarza. Mama nam umiera. Zabij wszystkich teraz. Pani Paulina trafiła do domu dziecka zaraz po samobójczej śmierci swojej matki, Patrycji Liboń. Mieszka w mieszkaniu po matce, ojca nigdy nie znała. No dobrze, no, a to... Boże, to rzeczywiście straszna historia. No bardzo, kurwa, przejęło... Teleki tajemnicze Dom Pedro. No. Paulina jest z wykształcenia farmaceutką, co oznacza, że ma bardzo łatwy dostęp do leków. No, jeśli ma znajomości w prokuraturze, to może załatwić wszystko. No tak. A jak zna Krzyśka i Bisza, to praktycznie wszystko. No, wszystko, wszystko. To już wtedy w ogóle absolutnie wszystko. Ta kobieta zabrała mi męża, a wam pieniądze, firmę, wszystko. Jaka ładna pościel, ona chyba z Linda jest. Ojciec wiedział, że jestem chora. A mimo to chciał mnie dla niej zostawić. No dobra, ale powiedz o tej poprzedniej dupie, no. Albo... Liczba mnoga. Boję się, że znowu mogę mieć raka. Biopsja? Jaka biopsja? Przecież nic nie mówiłaś na ten temat. A może to ta matka jest zła? Powiedział, że Paulina to jest miłość jego życia. Czyli córka. Zabiłaś naszego ojca. Otrułaś go. Jebnij, kurwa. Rozumiesz? Ty zgniesz w kiciu, rozumiesz? Zostaw mnie, wariatko, nic nie zrobiła. Przestań. To dlaczego ojciec przypisał tobie cały nasz majątek? Henryk był moim ojcem. Proste, że tak, kurwa. I co? Wiele lat temu Henryk miał romans z moją matką. A to córka, kurwa. Rzucę ją zaraz jakimś kubkiem albo talerzem. Mama nie dała sobie z tym wszystkim rady. I się zabiła, to wiemy akurat. Henryk mówił mi, że niedawno się o tym dowiedział i miał ogromne wyrzuty sumienia. Kurwa, czekaj, bo dlaczego jej przepisał? Po kilku miesiącach współpracy powiedział mi, że jestem jego córką. No, no byłam w szoku. I pokazał mi też listy od mamy, te, które znalazłaś. Czyli mama to też była PP, czyli prawdopodobnie Patrycja albo... Patrycja albo Patryk. Pelagia. Tylko dlaczego mama mówiła, że słyszała twoje rozmowy z naszym ojcem i że macie romans? Nie wiem dlaczego, ale wasz ojciec nie mówił o niej dobrze. Matka zajebała ojca. A ty co, zostajesz? Nie idę. Nie idę? Czy nie? Nie, idę. Idę. Twoja stara piła leży w piwnicy, twoja stara piła leży w piwnicy. No matko, nie wierzę. Co tu jej robi detektyw? Matkę przyszedł zajebać. Mama jakoś tak nagle ozdrowiała. No nie wierzę. Wygląda jakby się dobrze znała. O, ty nie, kurwa, ty jebana suka. Przyjaciel rodziny! Nie, to detektyw, w ogóle koleżanka przecież polecała. O. Wali mu konia! A co z lekarzem? Wszystko u pani dobrze? No oczywiście. W życiu nie czułam się lepiej. Perez, zrobiłeś dobrą robotę. A ta mała się z tego nie wybroni. Co pani sobie wyobraża? PPP! Chyba jednak źle oceniliście waszą matkę. A co wy tu robicie? Gówno. Cio. To może ja aż pójdę? Nigdzie nie pójdziesz, siadaj. Zboczeńcu. Ta. Stare baby ruchy. Pederasto. No. Tu. Wiesz, ojciec nie był takim aniołkiem. Chuj otrułaś swojego starego, kurwa. Wiedziałaś, że Paulina jest jego córką? Tak podejrzewałam. Jak spał, to otwierała okno, żeby zimno było. Ta.
Ale jak zorientowałam się, że zakochał się w swojej kochance i chce nas dla niej zostawić... Po co ta scenka? Mam raka. Boże, dlaczego mi o tym nic nie powiedziałaś? Kurwa, skąd oni wzięli tych aktorów? Z poczekalni? Okłamałaś ojca w sprawie choroby? Jak mogłaś? Kurwa! Nie wiem, jak Henryk się zorientował. Znalazł dokumenty. Dobra, weź, bo zaraz rzucę w ten monitor młotkiem. Rzucaj. Twój laptop. Jak mogłaś, Janka? Jak mogłaś kłamać przez te wszystkie lata? Myślałem, że naprawdę możesz umrzeć. Ale jest podobieństwo pomiędzy tym a tamtym jest. 30 lat wcześniej. Ty nie wiesz, co to jest miłość. Jesteś nienormalna. Przez ciebie zmarnowałem tyle lat. Henryku, nie mów tak. To jest jakieś totalne gówno, no. Wkurwia mnie ona, wiesz? To przez panią mama się zabiła. A ty siedź cicho. Nie mów tak do niej. Ta przybłęda przejęła nasz majątek. To okropne, nie mogę tego słuchać. No, cześć. No a to pieniądze to skąd? Z renty? No. Skontaktował mnie z mężczyzną, który dostarczył mi środek, który załatwił tą rzecz raz na zawsze. Utruła go. To no ja pierdolę. Moc! Ty. Ludzki moc mu dodała. Tylko taki z paru dni. No i co, i będziemy pół godziny teraz patrzeć, jak gościuje zupę, kurwa. Zobacz, już go zemdliło. Janka! Mój pogotowie! Telefon mi padł. Że szybko nie przyjadą. Ja pierdolę, co za wdowa. Co za scena. Ale ta świnia zmieniła wcześniej testament. Paulina wezwała na miejsce policję. Wyjaśniła funkcjonariuszom całą sytuację. Dawajcie, wjeżdżajcie, kurwa. Pokażcie swój dryk aktorski. Dzień dobry, starszy sierżant Michał Brański, posterunkowy Stanisław Wrona. Piotrek, cześć. Są państwo zatrzymani pod zarzutem morderstwa pana Henryka Rybarczyka. Proszę bardzo. I niech się pani nie ubiera. Jedzie pani w piżamie. Zakuj ją. Jesteście tu nielegalnie. Przytulcie się też. Wszyscy jesteście, jakby nie patrzeć, przyrodnim rodzeństwem. Ten detektyw to mi powiedział, że za wszystkim stoi matka. I nieświadoma Dominika wzięła numer telefonu do niego właśnie od niej. To kino jest. No dobra, to jest wyjaśnione, ale ni chuja w to nie wierzę. Daj spokój. O. Dajcie sobie buzi. Hej. Tak jest! Podzielimy go na trzy równe części. Boże, Paulina, po tym wszystkim, co tobie zrobiliśmy? Daj spokój, walczyliście o waszą firmę. Janina Rybarczyk za zabójstwo męża została skazana na 25 lat pozbawienia wolności. Marta zdecydowała się w końcu odwiedzić matkę w więzieniu. Dariusz Janicki za współudział w zabójstwie, oszustwa i obrót nielegalnymi substancjami został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Rodzeństwo wspólnie i w porozumieniu prowadzi firmę po zmarłym ojcu. A zaraz na dwa tygodnie spotykają się u siebie w sypialni. Mega zachwycony tym odcinkiem, tak szczerze mówiąc. Bardzo dobry. Mega fajna puenta. Tak, happy end. Mimo, że miałem tam z tyłu głowy... Chuj z happy endem, bardziej mi chodzi o to otrucie, że to matka zrobiła. Miałem z tyłu głowy, że to matka może być. Dobrze mówiłem, że to córka jest, a ty, ja też trochę myślałem, że jednak... ta kobieta Parobek też była w to zamieszana. Nie? Komu nagroda? Ja od razu powiem, że dla mnie Bawoloko powinno pójść do tej dwójki, która grała w retrospekcji ich jak byli młodzi, bo to był skandal, że jest chora. To dla mnie to było... No to ona tak. I on grali po prostu tak jakby ktoś im to powiedział 5 minut wcześniej, ty macie tu rolę. To jest sztuką w ogóle, zagrać minutę i zjebać. Jarmusz. Mhm. I wyróżniłbym też jednak matkę. Matka. Nie dość, że zabiła męża, to jeszcze kurwa nagrodę za to dostaje. Perez. Tak. Very nice. Thank you very much.
lajki, suby i dzwoneczki. Tak. A jeżeli macie jakiś niesamowity odcinek, który chodzi wam po głowie i oglądacie go co wieczór, to dajcie nam znać. Dajcie znać, jaka seria powinna zostać wzięta na warsztat teraz. Oprócz Sekretów Rodziny. Do następnego razu. Nie TVN. Buziaczki. Smok, smok. Przytulajcie się częściej w ogóle. Tak. No i pamiętajcie, to nie znacie dnia ani godziny, kiedy... Zostaniecie otruci. Albo zostaniecie spadkomiercami wielkiej firmy. I to nie musi być wasza najbliższa rodzina. Mama, tata, dziadek, babcia. Tylko na przykład wujek z Ameryki. A jeśli nie macie wujka z Ameryki, to macie już problem.